przedstawienia naszych wyjątkowych gości. Panią Werenę więc przedstawię za chwilę, a zacznę od ojca Grzegorza Prusa, który pochodzi spod warszawskiej. Spotkanie z cyklu Moja mama jest królową poświęcone było tajemnicy wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Gośćmi spotkania byli rektor paulińskiego seminarium w Krakowie na Skałce, ojciec Grzegorz Prus oraz misjonarka świecka w Indiach Helena Pys. Całość, jak zwykle z dużą kulturą, poprowadziła dziennikarka telewizyjna Agnieszka Porzezińska. Całość rozmowy poprzedziło odczytanie Ewangelii. Niech Pan się pochwali, Jezus Chrystus. Z dziejów apostolskich. Jezus odpowiedział: nie możecie znać czasu ani chwili, które zastrzegł sobie Ojciec. Otrzymacie jednak moc Ducha Świętego, który zstąpi na was i staniecie się moimi świadkami w Jeruzalem, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. A kiedy to powiedział, zobaczył, jak uniósł się w górę, a obłok zabrał go im z przed oczu. Uporczywie wpatrywali się w niebo, gdy on odchodził. Wtedy stanęli przy nich dwaj mężczyźni ubrani na biało i powiedzieli: Galilejczycy, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Jezus został wzięty z pomiędzy was do nieba, ale przyjdzie tak samo, jak go widzieliście, idącego do nieba. Potem wrócił do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, która znajduje się blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej. A gdy tam przebywali, weszli do sali na piętrze, gdzie się zwykle zbierali. Byli tam Piotr, Jan, Jakub, Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, Szymon Korniwy i Juda, syn Jakuba. Wszyscy oni modlili się wytrwale i jednomyślnie. Razem z nimi były także kobiety: Maryja, Matka Jezusa i Jego bracia. My dzisiaj będziemy rozmawiać o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Następne, ostatnie spotkanie już w lipcu. Zapraszamy. A tu jest to ciało Maryi, które właśnie też zostaje zabrane do nieba, zostaje uwielbione. Ten kontekst śmierci jest bardzo ważny, ale też chciałabym ojca sprowokować do takiej chwili refleksji na temat nie tylko ciało przy śmierci, ale też o troskę o ciało za życia. Trochę mi tego brakuje w katechezie do nas świeckich. Nie słyszałam.